Znów przewrotnie, nie jesteśmy na targówku. Za ogrodzeniem budynki fabryki Bedla kamionek. Tu się zaczyna, a może kończy ulica Grochowska. Ten odcinek ma opowiadać o cmentarzu na Brudnie. A tu owszem, jest cmentarz z zupełnie ciekawą historią. Burzliwe dzieje miasta sprawiły, że oprócz zmarłych śmiercią naturalną, chowano tu także ofiary konfliktów zbrojnych. Bitwy ze Szwedami w 1656, czy rzezi Pragi w 1794 roku. Oba te wydarzenia mocno wiążą się z targówkiem i tu już coś nam się może zacząć kojarzyć. Tu płyta nagrobna generałów Jasińskiego i Korsaka poległy w walkach o redutę Zwierzyniec. Współcześnie patrząc, cmentarz żydowski na targówku. W bitwie ze Szwedami jeszcze będzie okazja wspomnieć gdzie indziej, więc teraz wyjrzyjmy jeszcze tylko na ulicę i będziemy powoli zmierzać w kierunku targówka. To piękne ogrodzenie jest o dobrych kilkadziesiąt lat starsze od znajdującego się za nim kościoła. Warto mu się przyjrzeć także ze względu na typowo warszawskie rany, ślady ostrzału z ostatniej wojny, ale nas interesuje przede wszystkim pochodzenie kraty. Otóż w początkach lat 20. przywędrowała ona tu z Brudna. Kiedyś oddzielała tamtejszy cmentarz od terenu zwanego Prochownią. Żeby było jeszcze ciekawiej, inny fragment tego samego ogrodzenia został z Brudna przeniesiony na drugi brzeg Wisły i dziś można go oglądać na Żoliborzu. Jedyny ocalały budynek starej Pragi, kościół Matki Bożej Loretańskiej. Tu także chowano poległych w bitwie ze Szwedami i ofiary rzezi Pragi. Roch Kowalski, bohater potopu. Henryk Sienkiewicz wykorzystał autentyczną postać, choć pokazując ją w mocno krzywym zwierciadle. Pierwowzór nazywał się Jakub Kowalewski. Dzielny żołnierz poległ na Brudnie podczas samotnego ataku na króla szwedzkiego Karola Gustawa. Stąd już blisko. Pojadę Ratuszową, potem 11 listopada. Ta ostatnia jeszcze w 1919 roku nazywała się Esplanadową. I to jest znów coś, co się wiąże z cmentarzem i tym pięknym ogrodzeniem z początku naszego filmu. Nareszcie na cmentarzu. Jeśli ktoś sądził, że nie dojadę, był w błędzie. Ten odcinek rozpoczyna 6-odcinkowy cykl o tym cmentarzu. Tak sobie pomyślałem, to jest fizycznie też największy zabytek w dzielnicy Targówek i naprawdę można tu mnóstwo ciekawych tematów znaleźć. Postaramy się coś niecoś poopowiadać. Nareszcie na cmentarzu. Zaczynamy odcinek pierwszy. Ja tu wcale nie zamierzam mówić o radzieckich żołnierzach. To tak się składa, bo jestem w miejscu, w którym planowałem opowiedzieć to, co za chwilę. No i przyjeżdżam na cmentarz. Okazuje się, że to jest tu. Tam wcześniej była mowa o ulicy Esplanadowej, o Esplanadzie i dwa słowa o tym, co to w ogóle jest. Jak wiemy, po powstaniu listopadowym
W Warszawie zostaje zbudowana cytadela, nie żeby bronić miasta, tylko żeby bronić się przed miastem. Esplanada to jest obszar na zewnątrz budowli fortyfikacyjnych, obszar, który ma zapewniać możliwość prowadzenia skutecznego ognia. To jest teren, na którym nie powinno się wznosić trwałych budowli. Dopuszczane są budynki drewniane, które można momentalnie spalić w razie jakiegoś zagrożenia, jakiejś kryzysowej sytuacji. To jest esplanada. Równolegle z budową cytadeli na praskim brzegu powstaje fort nazywany dziś Fortem Jasińskiego, wtedy Śliwickiego. Od 1836 roku ten teren, tu oczywiście nie ma jeszcze mowy o cmentarzu, znajduje się w esplanadzie Fortu Śliwickiego. Kiedy powstanie cmentarz, okazuje się, że władze wojskowe są żywotnie zainteresowane tym, żeby ten teren, te swoje potencjalne funkcje obronne był w stanie spełniać. Stąd na przykład ograniczenie wysokości pomników na cmentarzu, bardzo długo funkcjonujące, do 1913 roku pomniki musiały być oficjalnie uzgadniane z władzami wojskowymi. Powiedziałem, że jestem tu, gdzie chciałem, a tak naprawdę nie wyjaśniłem dlaczego. Ja jestem na dawnej pierwszej granicy cmentarza. Tam był obszar zakupiony w 1883 roku przez miasto. Tu za mną był teren wojskowy, nazywany bardzo długo pospolicie Prochownią. On został cmentarzowi przekazany dopiero w 1921 roku przez wojsko. Póki co ten pierwszy cmentarz kończył się tu i tutaj, no właśnie, film się zaczyna od opowieści o kracie. Co ta krata ma wspólnego ze esplanadą? Jak wspominałem, nie wolno było ograniczać widoczności na terenie potencjalnych walk, potencjalnego ostrzału. Stąd w tym miejscu nie mogło istnieć stałe ogrodzenie. Musiała być ażurowa krata i ta krata stąd została przewieziona później po przejęciu tego terenu za moimi plecami, po przejęciu Prochowni przez cmentarz. Została przekazana dwóm nowo powstającym parafiom. Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej na Kamionku i parafii świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. W jednym i drugim miejscu tę XIX-wieczną kratę z brudnowskiego cmentarza możemy sobie do dziś podziwiać. Wilgotno trochę. I to jest kompletnie nie to, co bym chciał pokazać. Chciałbym pokazać taki suchy, sypki piasek, a dziś go tu nie znajdę. Trudno, trzeba mi wierzyć na słowo. Jesteśmy na wydmie brudnowskiej. Tu zresztą widać na cmentarzu takie miejsca wyraźnych wypiętrzeń. To oczywiście kiedyś wyglądało znacznie bardziej wydmowo. Ja coś tam wspominałem wcześniej o bitwie ze Szwedami. I to jest bardzo historyczny teren właśnie w związku z tą bitwą. W 1656 roku, drugiego dnia trzydniowej bitwy, 900 husarzy pod dowództwem Aleksandra Hilarego Połubińskiego stąd z tego terenu zaatakowało Szwedów. I to był kluczowy moment tej bitwy. Bitwę niestety, mimo dwukrotnej przewagi liczebnej, przegraliśmy między innymi dlatego, że ten szturm husarii się załamał. Załamał się z jednego zasadniczego względu. Husaria zawsze atakowała z drugim rzutem, z lekką, bardzo mobilną jazdą za plecami. Husarze mieli dosłownie zgnieść pierwsze linie przeciwnika, ci jadący za nimi mieli dokończyć dzieła. Tu drugiego rzutu nie było, atak się zakończył porażką,
Husaria została ostrzelana z flanki. Nie miał kto dokończyć tego husarskiego ataku. Krytyczny moment trzydniowej bitwy. Po tym niepowodzeniu król Jan Kazimierz zdecydował, że wojsko powinno się zacząć wycofywać. Po niepowodzeniu husarskiego natarcia Szwedzi atakowali wojska polskie tu, na terenie Wydm Brudnowskich. Bardzo historyczne miejsce, smutne miejsce, bo mogliśmy. Nie udało się, nic z tego nie wyszło. Gdzieś tam ktoś sprawek pokpił. Podobno chorągwie drugiego rzutu w tym czasie wybrały się na obiad. Mnie się też nie chce w to wierzyć, ale są historycy, którzy wiedzą lepiej. Druga połowa XIX wieku to jest moment, kiedy miasto już się szybko zaczyna rozrastać. Nie ma oczywiście już dawnych cmentarzy przykościelnych. I sytuacja, jeśli chodzi o cmentarze w Warszawie, robi się nieciekawa. Powązki istnieją od 1792 roku. Tamten cmentarz wciąż powiększany, jednak ciągle się zapełnia. Tu na Praskim Brzegu funkcjonuje jeszcze cmentarz na Kamionku, też już bardzo mocno zajęty. No i coś trzeba. Prezydent Starynkiewicz powołuje specjalną komisję, która szuka miejsca pod cmentarz. Początkowo była taka koncepcja, żeby cmentarze były dwa. Jeden na lewym, drugi na prawym brzegu. No, ze względów finansowych sprawa oczywiście upadła. Wybrano to miejsce, piaszczyste nieużytki, za miastem wtedy, ale dobrze skomunikowane, bo istniały już dwa mosty przez Wisłę. Most Kierbedzia i most przy Cytadeli. Tu wcale nie było tak bardzo daleko. Podjęto decyzję. W 1883 roku miasto zakupiło 65 hektarów gruntu. I rok później, 20 listopada 1884 roku, arcybiskup warszawski Wincenty Teodor Hościak-Popiel, strasznie długie, poświęcił cmentarz. Kościół świętego Wincentego a Paulo z 1888 roku projektował Edward Cichocki. To jest obszar esplanady, więc kościół musiał być drewniany koniecznie. I tak się dobrze złożyło. Parę lat wcześniej Cichocki zajmował się remontem kolumny Zygmunta na Placu Zamkowym. Tam były postawione potężne drewniane rusztowania, więc był surowiec. To, co tutaj widzimy, to są rusztowania przerobione, przebudowane przez Edwarda Cichockiego na kościół. Co istotne dla trwałości tej budowli, drewno było nieżywicowane. Do dziś podobno nie ma tu żadnych śladów zniszczeń przez szkodniki. No a tak w ogóle jesteśmy w Warszawie, mieście o niewiarygodnie burzliwej, paskudnej historii. No i ten kościół, drewniany kościół w Warszawie od 1888 roku stoi. Bardzo ładnie oznaczony. Najstarszy nagrobek na tym cmentarzu. Pierwszy pochówek rocznej Marysi Skimniewskiej. Jak się tutaj dziś przychodzi, to jedna rzecz uderza. To jest kwatera 44G. Niemal w samym środku cmentarza. I tak sobie myślimy. Pierwszy pochówek w środku
Oczywiście, że nie. To było tuż przy granicy cmentarza. Tutaj się cmentarz kończył. Ja jestem na tym pierwszym starym terenie, a tutaj obok mnie jest klin dokupiony przez władze cmentarza dopiero w 1916 roku. Mury. Słowo wydma się pojawia w tych moich opowieściach, tak całkiem nie bez sensu, bo tu naprawdę przez długie, długie lata były ogromne problemy z przemieszczającymi się lotnymi piaskami na tym cmentarzu. Cmentarz, całość terenu ogrodzono dopiero w 1928 roku. Wcześniej naprawdę te wędrujące piaski tutaj bardzo dużo złego czyniły, zasypywały nagrobki. A co do samych murów? Ja akurat jestem nie w tym miejscu, ale wszędzie są takie same. Te potężne mury pełniły funkcję obronną. W 1939 roku na granicy cmentarza zatrzymaliśmy niemieckie natarcia do końca obrony Warszawy. Drugi, nowszy znacznie kościół na cmentarzu, kościół Matki Boskiej Częstochowskiej z 1960 roku. Z tym 1960 rokiem to jest tak trochę ciekawie, bo znaczna część kościoła pochodzi ze znacznie wcześniejszych czasów. Stała sobie na cmentarzu świętokrzyskim. Po drugiej stronie Wisły kaplica Przeździeckich, zniszczona w czasie ostatniej wojny. Władze bardzo chciały ją rozebrać. Pokażemy na zdjęciach. I kuria dogadała się z miastem. W zamian za zezwolenie na rozebranie tamtej kaplicy uzgodniono, że materiały z rozbiórki zostaną przewiezione tu i powstanie z nich nowy kościół. Na zdjęciach będzie widać, ten portal za mną to jest dokładnie tamto, kaplica Przeździeckich. I tu jeszcze, no w Warszawie jest wszędzie blisko, wszyscy się znają, to jest takie miasteczko. Tam tuż obok stał, on nie przetrwał wojny, został wysadzony po powstaniu, kościół Piotra i Pawła, projektowany przez projektanta tego drewnianego kościoła, pana Edwarda Cichockiego. Wspominałem o arcybiskupie. Wincenty Teofil Chościak-Popiel, arcybiskup warszawski, konsekrował ten cmentarz. No i tu będzie anegdotka. Taka śmieszno-straszna trochę. Czasem na cmentarzu się spotyka jakieś wycieczki. No i kiedyś mi się udało trafić. Chcący, niechcący. No właściwie chciałem zobaczyć. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, takie oprowadzanie po tym cmentarzu. Stoi spora grupa ludzi i słucha opowieści. I dochodzimy do momentu konsekracji cmentarza. Przewodnik mówi coś takiego. No i tu był na parafii taki ksiądz Popiel i on to poświęcił.